Ja chciałabym powiedzieć, jakie słowa mają znaczenie, które wypowiadamy swoimi ustami. To się objawiło naprawdę na mojej skórze tydzień temu. W sobotę powiedziałam takie słowa, że bo miałam grabić liście i chciałam, żeby mi ktoś z moich bliskich pomógł. I wypowiedziałam takie słowa, że jak liście zgrabię, to nic innego nie zrobię. No i bo chciałam, żeby mi ktoś pomógł, a oni w ogóle nie mieli czasu. No i ja musiałam sama to robić. Poszłam do tych liści, zjadłam obiad, wszystko było w porządku, ale tak już coś mnie tu wieli, tak zaczęło tak pobolewać. No to ja to zgroniłam, no i poszłam. No i grabiłam te liście może ze 3 godziny. Przyszłam do domu, usiadłam na krześle i tak, momentalnie dreszcze, ból żołądka, to ja poszłam sobie, wzięłam krople żołądkowe, wypiłam. Jak ja to wypiłam, to jeszcze gorzej. Na nogach zaczęłam się trząść, wymioty się pojawiły, no ale na szczęście nie wymiotowałam, tylko posiedziałam trochę, odpoczęłam. I w pewnym momencie pojawiła się duszność oskrzelowa, na którą chorowałam tyle lat temu i to się właśnie teraz objawiło. No i tak sobie myślę, no tak, już teraz to nic nie zrobię, bo po prostu ledwo sama chodzę. No ale mówię, większy jest ten, który jest we mnie, niż ty diable, który jesteś na świecie. Nie boję się ciebie, idę spać. No i poszłam sobie spać, no ale w nocy, o północy, znów się pojawiły takie te duszności, że po prostu, no to poszłam sobie, wzięłam jakiś lek w ziemi, tam akurat takie miałam na to, no i ustąpiło. I tak mnie to trzymało aż do południa w niedzielę, także nie mogłam do kościoła przyjechać, bo nie mogłam. I tak sobie pomyślałam, no nie diabłe, ty zwyciężyłeś, ale już więcej razy ci nie dam zwyciężyć. Nie pozwolę na to, żebyś dotykał mojego ciała. Nie zgadzam się na żadne choroby. Odejdź precz, won z mojego ciała. Amen. Amen. Amen.